Druga wojna światowa w kolorze. Nadciągająca burza. 1 września 1939 roku niemieccy żołnierze wkroczyli do Polski po pewne zwycięstwo. Zaledwie 20 lat wcześniej ich ojcowie również maszerowali, ale wracając jako pokonani do ojczyzny. W listopadzie 1918 roku, po 4 latach I wojny światowej, cesarz Niemiec Wilhelm II został zmuszony do abdykacji. Jego armia była wyczerpana kolejnymi ofensywami sił brytyjskich, francuskich i amerykańskich. Krajowi groził głód. Ale to właśnie wtedy zakorzenił się niebezpieczny mit. Niemieccy generałowie i żołnierze stwierdzili, że nie zostali pokonani na polu walki, lecz zdradzeni przez tchórzliwych polityków. O godzinie 11, 11 dnia, 11 miesiąca, listopada 1918 roku, ucichły strzały. Wojna dobiegła końca. Wkrótce do Europy przybył prezydent USA Woodrow Wilson. Obiecywał, że stworzy nowy światowy ład. Przekonał światowych przywódców, aby powołali do życia Ligę Narodów. Zgodnie z traktatem wersalskim, do tej pory konflikty między państwami miały być rozwiązywane nie poprzez wojnę, ale poprzez debatę w ramach Ligi. Wiele narodów Europy odzyskało wolność. Sojusznicy Niemiec, Austro-Węgry znikły z mapy. Na wschodzie Europy pojawiły się Austria, Polska, Węgry, Czechosłowacja, Jugosławia, Łotwa, Litwa i Estonia. Także Niemcy oddały wiele ziem. Była to tykająca bomba zegarowa. Nie każdy świętował powstanie nowych państw, jak Czechosłowacja. W wielu żyły mniejszości niemieckie. Pewnego dnia idea zjednoczenia wszystkich Niemców miała rzucić cień na Europę. Pognębionych przez wojnę Niemców czekał jeszcze jeden cios. Mieli zapłacić olbrzymie reparacje wojenne Francji i Wielkiej Brytanii. Ponad 6,5 miliarda funtów. Z trudem sobie radzili. Nadzieja na nowy porządek Wilsona rozwiała się, gdy tylko prezydent wrócił do USA. Kongres nie chciał ryzykować, że kraj zostanie wciągnięty w kolejną wojnę w Europie. USA nie przystąpiły do Ligi Narodów i postawiły na izolacjonizm. Niemcy stały się innym krajem. Nadal największym w Europie, ale już nie wojowniczym cesarstwem, a demokracją. Republiką Weimarską, jak nazwano ówczesne Niemcy, targnęła seria wstrząsów. Na ulicach wybuchły zamieszki między skrajną prawicą a komunistami, usiłującymi wywołać rewolucję. Potem, w 1923 roku, kraj dotknęła hiperinflacja, sięgająca 500% miesięcznie. Ludzie potracili swoje oszczędności. Był to podatny grunt dla nowej generacji butnych, prawicowych polityków. Takich jak Adolf Hitler. Urodził się w Austrii. Za ofiarną walkę podczas I wojny światowej został uhonorowany Żelaznym Krzyżem. Po przyjeździe do Niemiec osiadł w Monachium. Dzięki swym ognistym przemówieniom został przywódcą niewielkiej partii nazistowskiej, czyli narodowo-socjalistycznej. W październiku 1923 roku Hitler i jego poplecznicy postanowili obalić Republikę Weimarską.
Ale zamach stanu się nie powiódł. Hitler trafił do więzienia. Napisał tam książkę Mein Kampf, Moja walka. Obarczył w niej Żydów winą za nieszczęścia Niemiec. Stwierdził, że Niemcy muszą odbudować potęgę i szukać nowych zdobyczy na wschodzie. Po opuszczeniu więzienia Hitler zamienił ruch nazistowski w zdyscyplinowaną partię polityczną. Postanowił przejąć władzę drogą demokratyczną. Jednak przez kolejnych 5 lat Republika Weimarska prosperowała. Wsparcie dla ekstremistów z prawa i lewa malało. I wtedy nagle pojawiła się szansa dla Hitlera. W październiku 1929 roku załamała się amerykańska giełda. Straty szły w miliardy dolarów. Wielki kryzys rozlał się po całym świecie. W Niemczech było ponad 6 milionów bezrobotnych. Wydawało się, że tylko polityczni ekstremiści znają lekarstwo na kryzys. Politycy jak Hitler. W roku 1931 partia nazistowska miała już masowe poparcie i prawie 3 miliony własnych bojówkarzy z oddziałów szturmowych SA. Po wyborach w 1932 roku naziści stali się największą siłą w niemieckim parlamencie, Reichstagu. Jednak Hitler nie chciał zawrzeć z nikim koalicji. Parlament był sparaliżowany. Aby przełamać impas, w styczniu 1933 roku prezydent Hindenburg powołał Hitlera na szefa rządu, kanclerza. Nie minął miesiąc, a Reichstag spłonął. Hitler oskarżył o podpalenie komunistów i zażądał nadzwyczajnych uprawnień. Użył ich, aby pozbyć się innych partii politycznych. W sierpniu 1934 roku zmarł prezydent Hindenburg. Hitler ogłosił się jego następcą. Stał się jedynym wodzem Niemiec, Führerem. Początkowo niewiele wskazywało na zbliżającą się tragedię. Przez następne 3 lata Führer koncentrował się na odbudowie niemieckiej gospodarki. Wydawał miliony na roboty publiczne. Zatrudniając bezrobotnych, zbudowano między innymi 8 tysięcy kilometrów autostrad. Ale w tajemnicy Hitler finansował również olbrzymi program remilitaryzacji kraju. Na mocy traktatu wersalskiego niemiecką armię ograniczono do 100 tysięcy żołnierzy. Pozbawiono ją też lotnictwa, czołgów i łodzi podwodnych. Armia była jednak 3-krotnie liczniejsza. Zaś w roku 1935 Hitler zaprezentował nowe siły powietrzne, Luftwaffe. Liczyła ona 2,5 tysiąca samolotów, o wiele więcej od Wielkiej Brytanii czy Francji. Bezrobocie spadało, a naziści cieszyli się wielkim poparciem. Ośmielony Führer zrobił kolejny krok. W roku 1935 wkroczył na graniczące z Francją terytorium Sary. W wyniku referendum miało ono wrócić do Niemiec spod mandatu Ligi Narodów. Rok później wysłał niemieckie wojska do Nadrenii. Na mocy traktatu wersalskiego ta część Niemiec miała być zdemilitaryzowana. Wielu sądziło wówczas, że Hitler tylko zajmuje z powrotem to, co niemieckie. Ani Wielka Brytania, ani Francja nie reagowały. Kiedy w roku 1936 Berlin gościł Igrzyska Olimpijskie, nazistowskie Niemcy zaprezentowały się jako twarde, ale sprawiedliwe. Wydawało się, że rząd przywrócił narodowi dumę i nikomu nie zagrażał. Ale były już znaki. Ustawy norymberskie z roku 1935 odbierały Żydom prawa obywatelskie i zabraniały im małżeństw z Aryjczykami.
Pierwsze zagrożenie dla ogólnoświatowego pokoju pojawiło się jednak nie ze strony Hitlera, a kogoś zupełnie innego. Na początku XX wieku Japonia była już militarną potęgą. W roku 1905 pokonała Rosję, a potem walczyła u boku aliantów podczas I wojny światowej. Po wojnie wszyscy wiedzieli już, że z Japonią trzeba się liczyć. Wstąpiła też do Ligi Narodów. Ale wewnętrznie Japonia była pełna sprzeczności. W tej niby demokracji kultywowano tradycje feudalne. Większość Japończyków oddawała boską cześć cesarzowi i to jego uznawała za prawdziwego przywódcę. Kraj miał też poważne problemy ekonomiczne. Wybuchł boom demograficzny. Szybko rozwijającej się gospodarce brakowało złóż naturalnych. Szukając rozwiązań, japońscy przywódcy zwrócili uwagę na chińską Mandżurię. Pełna była pól uprawnych, węgla i surowców mineralnych. Stanowiła doskonały cel. Ponadto japońskie wojska już w niej stacjonowały. Innymi potencjalnymi celami były kolonie brytyjskie, Birma, Malaje i Hongkong, francuskie Indochiny oraz holenderskie Indie Wschodnie. Jednak na tym etapie Japonia musiała być ostrożna. Nie chciała prowokować innego mocarstwa w rejonie Pacyfiku – USA. Głosiły one antyimperialistyczne hasła, ale same zbudowały na Pacyfiku własne imperium. Kontrolowały Filipiny, Guam i szereg innych wysp. Niewątpliwie USA mogły zagrozić Japonii, ale od zakończenia I wojny światowej miały na głowie co innego. Była to w Ameryce epoka jazzu. W latach 20. USA kwitły. Kraj przeżywał boom ekonomiczny. Wydawało się, że potrwa on wiecznie. Na przemyśle i na giełdzie budowano fortuny. Ameryka wręcz zatraciła się w przyjemnościach. Japońską ekspansją w basenie Pacyfiku wydawało się bardzo odległe. Po pierwszej wojnie USA ograniczyły liczebność armii i uzgodniły z Wielką Brytanią, Francją i Japonią redukcję floty. W efekcie to japońska marynarka wojenna zyskała przewagę na Pacyfiku. I wtedy przyszedł wielki kryzys. W wyniku ekonomicznej katastrofy pracę straciła 1/4 Amerykanów. Dziesiątki tysięcy straciło domy i żyło w slumsach. Tak jak wcześniej Amerykę rozpraszały przyjemności, tak teraz kłopoty wewnętrzne. To była dobra okazja dla Japonii. W roku 1931, nie informując o tym nawet własnego rządu, japońskie wojska w Mandżurii zajęły jej stolicę Mukden, a potem resztę terytorium. Japonia powołała do życia marionetkowe państwo, Mandżukuo. Jej nominalnym władcą był Puyi, ostatni cesarz Chin, który stracił władzę w roku 1911. W swojej siedzibie w Genewie Liga Narodów stanęła przed pierwszym wielkim testem. Członkowie Ligi potępili Japonię.
ale jej odpowiedź była twarda. Japonia uważa za niemożliwe zaakceptowanie tego raportu. Japończycy po prostu opuścili Ligę Narodów. Jej członkowie zrozumieli, że w sprawie Mandżurii nie mogą zrobić nic. Japonia stała się pariasem na arenie międzynarodowej, ale nic sobie z tego nie robiła. Jej przywódcy myśleli już o kolejnych podbojach w Chinach. Dawał się łatwy cel. Chiny były w chaosie. Rząd generała Chiang Kai-sheka był w ciągłym konflikcie z chińskimi komunistami pod wodzą Mao Tse-tunga. Wybuchła wojna domowa. W roku 1936 Japończycy podpisali pakt z Hitlerem, aby podczas działań w Chinach zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego. Potem, w lipcu 1937 roku, Japończycy sprowokowali incydent, który stał się pretekstem do zaatakowania Chin. Początkowo Chińczycy byli zaskoczeni, ale potem ostro odpowiedzieli. Przeciw Japończykom ramię w ramię z Chiang Kai-shekiem walczyli nawet komuniści. Japońskie wojska przeprowadziły serię desantów i pod koniec 1937 roku kontrolowały już większość północnych Chin i wybrzeża. Działania Japończyków były wyjątkowo brutalne. Na chińskie miasta spadły bomby. Cudzoziemcy z zachodu, mieszkający w handlowym centrum w porcie w Szanghaju, zostali ewakuowani. Przez 3 miesiące miasto było oblężone. Szanghaj został straszliwie zniszczony. Japońscy żołnierze nie mieli litości dla mieszkańców. Ale dopiero po zdobyciu Nankinu, ówczesnej stolicy Chin, 17 grudnia 1937 roku, japońskie wojsko pokazało, na co je stać. Zmasakrowało 300 tysięcy cywilów. Gwałty i mordy ciągnęły się przez 6 tygodni. Japończycy zaatakowali nawet brytyjskie i amerykańskie okręty wysłane do ochrony żeglugi i handlu. Najbardziej znaczący incydent miał miejsce 12 grudnia. Japońskie bombowce zatopiły wówczas amerykańską kanonierkę Panay. Zginęło 50 członków załogi. Pomimo to Zachód nie interweniował. Liga Narodów nie mogła nic zrobić. Prezydent USA, Roosevelt, myślał o morskiej blokadzie Japonii. Jest oczywiste, że polityka pewnych państw domaga się od nas podjęcia działań. Ale Brytyjczycy go nie poparli. Bali się wojny. Od USA Chiang Kai-shek dostał tylko 25 milionów dolarów pożyczki na zakup broni. Choć u boku Kuomintangu Chiang Kai-sheka walczyli komuniści, Związek Radziecki nie kwapił się z pomocą. Ograniczył się do serii starć na granicy z Mandżurią. Chinom jednak nie pomógł. Musiały walczyć same. W roku 1938 Japończycy zajęli Kanton i zepchnęli Chińczyków w głąb zachodniej części kraju. Na nic zdały się przemowy w Lidze Narodów i obietnice przerwania wojny.
Zachodnie mocarstwa stanęły bowiem w obliczu agresji na ich własnym podwórku. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. Sangue, principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Dziś łatwo się śmiać z Benito Mussoliniego, faszystowskiego dyktatora Włoch. Jego gesty i miny wydają się żałosne. Ale w roku 1922 było inaczej. Włochy znalazły się wówczas na skraju anarchii. Kraj rozdzierały strajki i zamieszki. Demokratyczny rząd, podobnie jak w Niemczech, nie mógł sobie z nimi poradzić. Wtedy pojawił się Benito Mussolini, weteran wojny i dziennikarz. Powołał do życia prawicową partię narodową faszystów. Kiedy w sierpniu 1922 roku kraj sparaliżował strajk generalny, Mussolini poprowadził swoje bojówki do marszu na Rzym. Obawiając się wybuchu wojny domowej, król Wiktor Emanuel powierzył Mussoliniemu misję tworzenia rządu. Mussolini szybko zwalczył polityczną opozycję i zaczął sprawować dyktatorskie rządy. Od roku 1928 jego pozycja była już pewna. Członków parlamentu raczej mianowano niż wybierano, a całą władzę miała w rękach Wielka Rada Faszystowska. Tak jak i Hitler, Mussolini zdobył wielką popularność. Wielkie programy robót publicznych zapewniły ludziom pracę i unowocześniły infrastrukturę kraju. Zwalczono korupcję i ograniczono działanie mafii. Rozbudowano siły zbrojne, w tym nowoczesne lotnictwo. Na Morzu Śródziemnym pojawiła się włoska flota, potężniejsza niż połączone siły brytyjsko-francuskie w tym rejonie. Kiedy przyszedł wielki kryzys, wydawało się, że Włochy radzą sobie z nim lepiej od innych. Mussolini był podziwiany na całym świecie. Wielu przywódców, nie tylko Adolf Hitler w Niemczech, widziało w systemie faszystowskim wzór do naśladowania. Był silny i zdecydowany, nie jak demokracje w Wielkiej Brytanii i Francji. Ale Mussolini chciał nie tylko pochlebstw. Marzyła mu się odbudowa Imperium Rzymskiego. Miał już na oku pierwszy cel swoich imperialnych zakusów. Abisynię, czyli dzisiejszą Etiopię. Włochy miały już w pobliżu kolonie w Erytrei oraz tak zwane Somalii włoskie. W grudniu 1934 roku siły włoskie sprowokowały starcie z Abisyńczykami w oazie w prowincji Ogaden, na terytorium Abisynii. Następnie Mussolini wysłał posiłki do Erytrei i Somalii włoskiego, żądając od Abisynii odszkodowania. Cesarz Abisynii, Haile Selassie, osobiście zwrócił się z apelem do członków Ligi Narodów. Wezwał ich do akcji. Reprezentował słaby kraj, zagrożony inwazją ze strony innego członka Ligi Narodów. Ale Liga znów nic nie zrobiła. Brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden próbował wytargować pokój, ale nie o to chodziło Mussoliniemu. W październiku 1935 roku jego armia zaatakowała z terytorium Erytrei i Somalii włoskiego.
Zacofana abisyńska armia nie miała szans w starciu z nowoczesnym wojskiem włoskim, wyposażonym w artylerię i czołgi. Lotnictwo Mussoliniego miało całkowitą kontrolę w powietrzu. Podczas nalotów na Abisynię zrzucało nawet bomby z gazem, choć traktat wersalski uważał to za zbrodnię przeciw ludzkości. Po 6 miesiącach Abisynia została całkowicie opanowana. Cesarz Haile Selassie wyjechał na wygnanie do Wielkiej Brytanii. Tymczasem w Szwajcarii Liga Narodów próbowała nałożyć na Włochy sankcje ekonomiczne. Nie wywarły one jednak wielkiego efektu. Agresja Mussoliniego obnażyła dwie rzeczy. Po pierwsze, kompletną bezużyteczność Ligi Narodów, wielkiej nadziei świata na pokój. Po drugie, że europejskie demokratyczne supermocarstwa, Wielka Brytania i Francja, nie mają już serca do walki. Oba te kraje były straszliwie wyczerpane po I wojnie światowej. Ich gospodarki wciąż lizały rany. W obu dochodziło do strajków i zamieszek. Jeszcze przed wielkim kryzysem zmagały się z masowym bezrobociem. Oba musiały utrzymać wielkie imperia, teraz powiększone o kolonie odebrane Niemcom oraz o terytoria na Bliskim Wschodzie, kiedyś wchodzące w skład Turcji. Ale przede wszystkim nie mogły zapomnieć o straszliwej ilości ofiar, jakie kosztowała je pierwsza wojna. Kolejni brytyjscy przywódcy, Lloyd George, Ramsay MacDonald i Stanley Baldwin, robili wszystko, aby utrzymać Wielką Brytanię z dala od przyszłych konfliktów. Pomimo ciężkich strat na froncie zachodnim, Wielka Brytania kończyła I wojnę światową z dużą i efektywną armią poborową. Ale zamieniła ją na niewielką armię zawodową, mającą strzec rozległego imperium. Kiedy nastał wielki kryzys, porzucono wszelkie plany modernizacji armii. Czyli przed II wojną światową Wielka Brytania była osłabiona i ekonomicznie, i militarnie. Francuzi ponieśli podczas I wojny światowej jeszcze większe straty niż Brytyjczycy. Nieufni wobec Niemców zachowali dużą armię poborową. Jednak w latach 20. bardzo spadła liczba urodzin. Stało się oczywiste, że od połowy lat 30. Francji będzie brakować poborowych. Francuzi zdali sobie sprawę, że samą wielkością swej armii nigdy nie dorównają Niemcom. Zdecydowali się więc przybrać taktykę wybitnie defensywną. W latach 30. zbudowali linię Maginota, sieć fortyfikacji ciągnących się wzdłuż granicy z Niemcami, aż do terytorium Belgii. Teoretycznie łączyła się ona z umocnieniami zaplanowanymi przez Belgów. Ta nowa strategia Francji oznaczała, że była w stanie walczyć jedynie w defensywie. Nie miała na przykład możliwości zaatakować Włoch, nawet z pomocą wojsk brytyjskich. Na dodatek oba kraje wiedziały, że mają w basenie Morza Śródziemnego mniej okrętów wojennych niż liczyła nowa flota Mussoliniego. Kiedy więc Włochy podbiły Abisynię, oba mocarstwa nie zrobiły nic. Abisynia była daleko. Uznały, że to nie ich problem. W tym samym czasie Francja i Wielka Brytania zmagały się z wielkim kryzysem. To był dla nich ważniejszy problem. Poza tym pojawiło się nowe, bliższe militarne zagrożenie.
wskrzeszone i zbrojące się Niemcy. Podobnie jak Włosi, Niemcy mieli wkrótce zademonstrować swą siłę, wspierając kolejnego dyktatora w Hiszpanii. W roku 1936 wybuchła tam wojna domowa. Rozdarła cały kraj. Sąsiadów przeciw sąsiadom, komunistów przeciw faszystom, wierzących przeciw ateistom. W roku 1931 doszedł do władzy lewicowy rząd, który postanowił obalić wiekową hiszpańską monarchię. Król został wygnany. Ogłoszono powstanie republiki. W lutym 1936 roku lewicowe partie tworzące Front Ludowy nieznacznie pokonały w powszechnych wyborach siły prawicowe. Choć zaplanowane reformy nie były wielkie, po fali strajków i przejęć ziemi, prawica obawiała się, że władzę przejmą komuniści. Hiszpańska armia od dawna była bastionem konserwatyzmu i katolickiej tradycji. Wśród wyższych oficerów, którzy zaczęli rozważać przeprowadzenie zamachu stanu, był generał Francisco Franco. Były szef sztabu, przesunięty przez lewicowe władze na stanowisko komendanta wojskowego Wysp Kanaryjskich. Lipca 1936 roku zbuntowały się jednostki walczące w Maroku, hiszpańskiej kolonii, z miejscową partyzantką. Następnego dnia przyleciał do nich Franco i ogłosił powstanie ruchu nacjonalistów, mającego ocalić Hiszpanię przed komunizmem. Do buntowników dołączały jednostki w kraju. W odpowiedzi Front Ludowy wezwał pod broń ochotników, gotowych bronić republiki. Obie strony były gotowe do walki. Początkowo Franco miał problemy. Był z armią w północnej Afryce i musiał pokonać cieśninę gibraltarską, aby dostać się do Hiszpanii. Zwrócił się więc do kogoś o pomoc. Do Adolfa Hitlera. W ciągu miesiąca samoloty transportowe hitlerowskiej Luftwaffe stworzyły most powietrzny, którym przetransportowały do południowej Hiszpanii zaprawione w bojach jednostki Franco. W tym momencie przewagę wciąż mieli republikanie. Pronacjonalistyczne powstania zbrojne w Madrycie i Barcelonie zostały stłumione. Republikanie kontrolowali większość wschodniej części kraju. Nacjonaliści Franco dominowali na północnym zachodzie i częściowo na południu. Jednak ich sytuacja polepszała się wraz z kolejnymi transportami wojsk i broni od Hitlera i Mussoliniego. Niemiecki dyktator miał w końcu okazję wypróbować w boju nowy sprzęt pancerny. Pierwsze czołgi trafiły na front wraz z 12 tysiącami żołnierzy. Z kolei Luftwaffe powołało Legion Kondor, wyposażony w supernowoczesne bombowce i myśliwce. Mussolini wysłał do Hiszpanii tak zwany Korpus Wojsk Ochotniczych, liczący 50 tysięcy ludzi i ponad 700 samolotów. Republikanie zaapelowali o pomoc do Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego. Jednak Londyn i Paryż zbyt bały się wybuchu nowej europejskiej wojny. Postawiły na politykę nieinterwencji. Cynicznie podpisali się pod nią także Niemcy i Włosi.
Kiedy jednak okazało się, że Berlin i Rzym dalej wysyłają sprzęt nacjonalistom, Józef Stalin ogłosił, że Republice pomoże Związek Radziecki. Stalin bardzo obawiał się niemieckiego nazizmu. Hitler wyjątkowo jasno deklarował, że jego największym wrogiem jest komunizm. Stalin chciał jak najdłużej zaangażować Niemcy i Włochy w konflikt w Hiszpanii, a w międzyczasie wzmocnić radziecką armię. Wysłał republikanom 700 doradców wojskowych, czołgi i myśliwce. To było już coś, ale Franco dostawał o wiele większe wsparcie. W rzeczywistości największego wsparcia Republice nie udzielił żaden kraj, a ochotnicy z brygad międzynarodowych. W ich skład wchodziło 30 tysięcy lewicowców, głównie Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i Niemców. Dzięki wsparciu Hitlera i Mussoliniego nacjonaliści mogli atakować na dwóch frontach. Północnym w kierunku Barcelony oraz południowym, dowodzonym przez Franco, w stronę Madrytu. Przed końcem roku 1936 Madryt był już okrążony z trzech stron. Walki były ciężkie. Często towarzyszyły im zbrodnie na ludności cywilnej. Republikanie tropili i mordowali katolickich księży. Nacjonaliści zabijali każdego podejrzanego o sympatie prokomunistyczne. Niemieckie i włoskie lotnictwo bez skrupułów atakowało cele cywilne. Ciężko zbombardowano Madryt. Ale do najstraszniejszej rzezi doszło w kwietniu roku 1937. Baskijskie miasto Guernica zostało niemal starte z powierzchni ziemi. Było kilka tysięcy ofiar. Terytorium kontrolowane przez republikanów stale się kurczyło. Ich wojska biły się dzielnie, ale brakowało im wyszkolenia i broni. Nie mogły się równać z zawodowymi żołnierzami Franco, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt z Włoch i Niemiec. W miarę upływu czasu walki wokół Madrytu stały się symbolem determinacji republikanów, niechcących poddać się dyktaturze Franco. Jednak sami republikanie byli wewnętrznie skłóceni. Komuniści i socjaliści chcieli się skoncentrować na zwycięstwie militarnym. Ale bardziej ideowo zaangażowani anarchiści i syndykaliści chcieli poprzez wojnę doprowadzić do masowej robotniczej rewolucji. Te kłótnie znalazły swój finał w maju 1937 roku. W Barcelonie doszło do walk między anarchistami i komunistami. Fatalnie osłabiły one republikę. Kiedy kończył się rok 1938, nacjonaliści kontrolowali już prawie całą Hiszpanię, poza małą enklawą wokół Barcelony oraz pasem ciągnącym się od Madrytu do wschodniego wybrzeża. Madryt nadal się bronił, ale brygady międzynarodowe zostały wycofane. W miarę zaś jak nacjonaliści zbierali siły przed ostatecznym uderzeniem na stolicę, coraz więcej państw uznawało rząd Franco. W marcu 1939 roku, wyczerpani po prawie trzech latach walki, obrońcy Madrytu musieli skapitulować. Miesiąc później generał Franco ogłosił ostateczny koniec działań zbrojnych. Ale blizny po wojnie domowej pozostały na całe lata. W pewnym sensie nigdy się nie zagoiły. Obalenie republiki przez Franco miało katastrofalne skutki na arenie międzynarodowej. Hitler i Mussolini upewnili się, że Wielka Brytania i Francja ustępują,
gdy tylko dobrze się je przyciśnie. A bez ich pomocy Stalin nie mógł stawić oporu faszystom. Hitler stwierdził, że ma doskonałą okazję zrealizować swoją agresywną politykę, nakreśloną w Mein Kampf. Jeszcze przed końcem hiszpańskiej wojny domowej jego wojska znów były w akcji. Od kiedy został kanclerzem Niemiec 30 stycznia 1933 roku, Hitler zaczął realizować swój długofalowy plan. 3 lutego oznajmił najwyższemu dowództwu, że jego celem jest zdobyć nowe terytoria na wschodzie i je zgermanizować. Sztab miał się przygotować do wielkiej ekspansji. Niemcy nie mogły wprawdzie posiadać broni pancernej, ale w roku 23 zawarły tajny układ z ZSRR, dzięki któremu mogły tam pracować nad nowymi modelami czołgów i taktyką walki. Błyskotliwi młodzi niemieccy oficerowie jak Heinz Guderian śledzili brytyjską myśl wojskową Basila Liddella Harta i pułkownika Johna Fullera. W latach 20. obserwowali nawet manewry Brytyjczyków na równinie Salisbury. To wtedy wpadli na pomysł błyskawicznego ataku w głąb terytorium wroga przy użyciu szybkich jednostek pancernych wspartych przez artylerię i piechotę. Hitler przyjął ich pomysły entuzjastycznie. W nowej armii miały być 3 dywizje pancerne. Także Luftwaffe, dowodzona przez asa myśliwskiego z czasów I wojny światowej Hermana Göringa, rosła w siłę. Nawet w czasach, gdy Niemcy nie posiadały oficjalnie lotnictwa wojskowego, eksperymentowały z maszynami cywilnymi. Kluby lotnicze i szybowcowe szkoliły zastępy przyszłych pilotów. Hitler ujawnił istnienie Luftwaffe w marcu 1935 roku. Następnie przywrócił w Niemczech powszechną służbę wojskową i zwiększył liczebność armii do 300 tysięcy żołnierzy. Wielka Brytania i Francja prawie nie zareagowały, choć było to jawne pogwałcenie traktatu wersalskiego. Wkrótce jednak, choć niechętnie, zaczęły dozbrajać własne armie. Do tej pory żądania Hitlera były skromne. Zajął tylko to, co Niemcom odebrano, nad Renię i terytorium Sary. Myślał już jednak o bardziej łakomym kąsku, o swojej ojczystej Austrii. W roku 1934 austriaccy naziści próbowali przejąć władzę i połączyć swój kraj z Niemcami. Nigdy nie byli ich częścią, choć wszyscy Austriacy mówili po niemiecku. W lutym 1938 roku odkryto kolejny nazistowski spisek. Kanclerz Austrii, Kurt von Schuschnigg, skierował do Hitlera protest. Ten w odpowiedzi zażądał, aby Austriacy przestali szykanować miejscowych nazistów i połączyli się z Niemcami. Schuschnigg rozpisał referendum, aby Austriacy zdecydowali, czy chcą zachować niepodległość. Hitler obawiał się wyniku głosowania, więc tuż przed nim, 12 marca, wysłał do Austrii wojsko. Inwazja była kompletnym zaskoczeniem. Nie doszło do rozlewu krwi, a sympatycy nazistów entuzjastycznie przywitali hitlerowską armię. Hitler ogłosił przyłączenie Austrii do III Rzeszy. Po raz pierwszy nowe Niemcy wchłonęły inny, suwerenny kraj. I po raz kolejny zachodnie demokracje nie zareagowały.
Latem 1938 roku Hitler upatrzył kolejną ofiarę – Czechosłowację. Na jej północnym zachodzie, w Sudetach, żyła spora niemiecka mniejszość. Kiedyś była częścią Austro-Węgier. Po ich upadku z ziemi tych powstała w roku 1919 Czechosłowacja. Była to bomba zegarowa, która zaczęła tykać z chwilą podpisania traktatu wersalskiego. Hitler zachęcał Niemców sudeckich, aby domagali się autonomii. Gdyby Praga na nią nie przystała, groził użyciem siły. W odpowiedzi czechosłowacki rząd ogłosił powszechną mobilizację i szykował się do walki. Czechosłowacka armia była duża i dobrze uzbrojona, a granica z Niemcami była ufortyfikowana. To powstrzymywało Hitlera. I właśnie wtedy, na początku września, w roli negocjatora pokojowego postanowił wystąpić brytyjski premier Neville Chamberlain. Latał na spotkania z Hitlerem dwukrotnie. Nazistowski dyktator zapewnił go, że na kraju sudeckim kończą się niemieckie roszczenia terytorialne w Europie. ...29 września w Monachium, w towarzystwie Mussoliniego jako mediatora, Francja i Wielka Brytania podpisały układ z Hitlerem. Zgodziły się na włączenie kraju sudeckiego do Niemiec, a Hitler zadeklarował, że nie ma dalszych roszczeń. Chamberlain wrócił do Wielkiej Brytanii i machał kawałkiem papieru, który nazwał gwarancją pokoju. W ten sposób 1 października wojska Hitlera bez przeszkód zajęły kraj sudecki wraz z czeskimi fortyfikacjami granicznymi. Hitler koncentrował się już na kolejnym celu, na Polsce. Ponownie oficjalną przyczyną był los niemieckiej mniejszości odłączonej od ojczyzny na mocy traktatu wersalskiego. Hitler domagał się powrotu Gdańska do Rzeszy i zgody na budowę eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich. Polacy odmówili. Hitler się wahał. Nie był gotowy do wojny, a miał jeszcze na głowie sprawy w Czechosłowacji. W marcu 1939 roku wschodnia część kraju, Słowacja, zwróciła się do Hitlera z prośbą o zapewnienie większej niezależności od Pragi. Hitler wezwał czechosłowackiego premiera Emila Jache do Berlina, a następnie zastraszył go i zmusił do przyjęcia niemieckiej protekcji. Niemieckie jednostki bez przeszkód zajęły resztę Czechosłowacji. Większość kraju przyłączono do Rzeszy. Słowacja została państwem satelickim. Tak Hitler po raz pierwszy zajął kraj, który nie był niemieckojęzyczny. I po raz kolejny opór Wielkiej Brytanii i Francji był słaby. Pod koniec marca Hitler powtórzył swoje żądania w stosunku do Polski. Ale tym razem Francja i Wielka Brytania zadeklarowały, że w wypadku ataku na Polskę wypowiedzą Niemcom wojnę. Na Hitlerze nie zrobiło to wrażenia. Wiedział już, że Zachód jest słabym i niezdecydowanym przeciwnikiem. Tymczasem planami Hitlera bardzo zainteresowany był Stalin. W kwietniu zaproponował sojusz Wielkiej Brytanii i Francji. Negocjacje były jednak bezowocne. W tej sytuacji Stalin uznał, że w obliczu zagrożenia ze strony Niemiec jest jeszcze inne rozwiązanie. 23 sierpnia Związek Radziecki i III Rzesza, zawsze uznawane za śmiertelnych wrogów, podpisały pakt o nieagresji. Uzupełniono go tajnym protokołem, w którym planowano wspólny rozbiór Polski.
Stalin dostał też wolną rękę w sprawie zajęcia Estonii, Łotwy i Litwy. Nie obawiając się już reakcji Moskwy, Hitler nakazał armii szykować się do inwazji. Nocą 31 sierpnia niemiecki Wehrmacht był już gotowy, a Führer wydał rozkaz, który miał pogrążyć w wojnie cały świat. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Adam Węgłowski. Czytał Mariusz Siudziński.